Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, największa radość Boga. Pan, Twój Bóg, jest pośród Ciebie, mocarzu. On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością. Odnów swoją miłość. Będzie się weselił z Ciebie. Sofoniasza 3,17. W ostatniej części księgi Sofoniasz przechodzi do tematu gniewu, do odrodzenia. Ponad sądem zmierzamy do ostatecznych Bożych celów. Gdy narody zostaną skarcone, będą razem wołać do Pana i służyć Mu z całego serca. Usta ludzi zostaną oczyszczone, aby wszyscy mogli wielbić i chwalić wiekuistego, pełniąc służbę dla Niego. Niewielka i skromna, ale wierna rzesza ostanie się w Judzie i zajmie miejsce pysznych przywódców. Co ważniejsze, Bóg zamieszka wśród swego ludu i naprawi błędy przeszłości. Wierni nie będą musieli już żyć w lęku, gdyż Pan będzie ze swoim ludem, mieszkając wśród nich. On będzie ich wyzwolicielem i zbawcą. Zaiste będą się paść i odpoczywać i nikt nie będzie ich straszył. Te błogosławieństwa z pewnością sprawią, że lud Boży będzie się radował Panem. Jednakże prorok oświadcza, że to Bóg będzie się radował swoimi wiernymi. Jego miłość do wiernych i radość z ich powodu będą tak wielkie, iż będzie on wykrzykiwał z radości nad nimi. Jak prorok Izajasz opisał radość Boga z powodu swojego odkupienia ludu? Księga Izajasza 6,2. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwią Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. 65 rozdział i werset 19. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Wielki Król, boskie zwycięstwa, ochroni swój lud i oczyści wiernych z ciążących na nim zarzutów. Zapewni im wszystkie dobrodziejstwa wynikające z jego zwycięstwa dokonanego dla nas na Golgocie. Wywyższy pokornych, a ich hańbę, cierpienie, wyobcowanie zastąpi zaszczytami, błogosławieństwami i swoją obecnością wśród nich. Niepełnosprawni i wyrzutki zajmą pierwsze miejsce, zostaną ostatni, staną się pierwszymi, zgodnie z nauką Chrystusa. Tuż obok surowych napomnień i ostrzeżeń Bóg oferuje swojemu ludowi najwspanialszą nadzieję. Jak my, adwentyści dnia siódmego, wierzący w obietnicę powtórnego przyjścia Jezusa, możemy się nauczyć żyć tą nadzieją w dzień po dniu. Jak możemy zachować żywą świadomość tej nadziei, zwłaszcza w czasie ucisku, gdy ludzie wokoło poddadzą się smutkowi i przerażeniu. Dziękuję.